Jak wam minął dzień? Mi znakomicie spałem 12 godzin. To dla mnie dużo, bo zwykle śpię 8 godzin. Musiałem się wyspać. Ludzie pytają mnie, skąd masz tyle energii? Tajemnicą jest wysypianie się. Ja potrzebuję co najmniej 8 godzin snu na dobę. Poła tym dobre odżywianie, ćwiczenia i uśmiech na co dzień. Dzisiaj będziemy mówić o niesamowitych rzeczach. Tego wieczora omówimy dwa tematy. Jesteście gotowi? Rozruszajcie się trochę i zaczynamy. Doceniam Twoje rady, Sergio. Może nas przygotujesz fizycznie. Zaczniemy dokładnie od tego, na czym skończyliśmy wczoraj i będziemy budować dalej. Przypomnijcie mi, czym jest ten stół. To nie jest zwykły stół ze szkła i metalu. To jest stół prawdy. W ramach eksperymentu myślowego staramy się opróżnić stół prawdy. Każdy z nas ma szereg wierzeń dotyczących rzeczywistości, geografii i innych dziedzin. W ramach tych wykładów staramy się zawęzić stół prawdy do tego, w co wierzymy o Bogu, Biblii, Chrystusie, religii. Proponuję Wam eksperyment myślowy, niełatwy, ale bardzo ważny. Na tyle, na ile to możliwe, opróżnimy stół prawdy. Zabierzemy z niego wszystko, co wiemy o Bogu, Biblii, Chrystusie, Kościele, całą tę religijną wiedzę, którą jedni zgromadzili przez wiele lat, a inni przez rok czy dwa. Nie znaczy to, że ta wiedza nie jest ważna. Zdejmujemy ją, by z powrotem ułożyć jej elementy we właściwy sposób i w odpowiednim położeniu. Pozwólcie, że krótko to wyjaśnię, bo niektórzy mogą być zdziwieni tym, że mają opróżnić stół prawdy. Zapytają chwileczkę, skoro coś jest prawdą, dlaczego mam to usuwać ze stołu? Po pierwsze, mamy tu do czynienia nie z tym, co jest prawdą, ale z tym, co uważamy za prawdę. Oczywiście wiele z tego rzeczywiście jest prawdą. Jednak powód jest zasadniczo taki, iż prawda nie obawia się badania i sprawdzania. Thomas Jefferson powiedział mniej więcej coś takiego: Jeśli chrześcijaństwo byłoby prawdą, chciałbym to wiedzieć. Inaczej, jeśli chrześcijaństwo nie byłoby prawdą, chciałbym to wiedzieć. Ale jeśli jest prawdą, chciałbym, by wszyscy to wiedzieli. Rozumiecie różnicę? Innymi słowy, jeśli coś nie jest prawdą, to chcę o tym wiedzieć. Nie chcę nadal wierzyć w coś, co nie jest prawdziwe, zgodne z rzeczywistością i możliwe do zweryfikowania. Zatem nie powinniśmy się obawiać w jakiejkolwiek dziedzinie naszego życia, nie tylko w sprawach religijnych, badać tego, w co wierzymy i dociekać, dlaczego w to wierzymy oraz pytać, czy jest to prawdziwe, zgodne z rzeczywistością. Czyniąc to, odkryjemy, że to, co prawdziwe i weryfikowalne, zgodne z Pismem Świętym i objawioną w nim prawdą, w końcu znajdzie drogę na stół i pozostanie na nim, kiedy staramy się ustawić rzeczy we właściwy sposób, tak jak czynimy to dzisiaj. Tak więc, będziemy mówić o stole prawdy i zaczniemy od tego, na czym skończyliśmy wczoraj, mianowicie na pytaniu: czym jest Biblia? Biblia nie jest jedynie listą zdeklarowanych prawd wręczoną nam przez Boga, napisaną Jego palcem. Biblia jest zarówno dokumentem ludzkim, jak i boskim jest boska, bo Bóg ją natchnął. Tak twierdzi Pismo Święte, ale jest i ludzka, bo święci ludzie Boży mówili natchnieni Duchem Świętym. Mamy do czynienia z jednością boskiej i ludzkiej strony tego dokumentu. Dlatego kiedy czytamy Biblię, rozpoznajemy szczególne style, osobowości pisarzy. Jeśli znacie Biblię, możecie przeczytać jakiś fragment i powiedzieć, o tak brzmi jak Paweł, albo Mojżesz, albo Jeremiasz. Zapewne jest tak dlatego, że napisał to Paweł, Jeremiasz, Mojżesz czy Izajasz. To zdumiewające. Bóg nie zesłał z nieba gotowego dokumentu napisanego przez niego jako autora, jego własnym palcem na kamiennych tablicach. Jest mała część pisma świętego, która została napisana w ten sposób. Nazywamy ją dziesięciorgiem przykazań, dekalogiem. Zatem jest mała część pisma świętego, którą Bóg napisał osobiście. Można dyskutować co do innych krótkich fragmentów. Jednak w tej kwestii, którą staramy się objaśnić, Biblia jest zasadniczo wspaniałą historią. Jest to historia przekazana w szeregu opowiadań. Opowiadanie o Dawidzie, Goliacie to jedno z wielu, które składają się na tę historię. Daniel w lwiej jamie, Jezus chodzący po wodzie, nakarmienie pięciu tysięcy, rozbicie statku Pawła. Większość Biblii to nieprzerwany ciąg relacji, wydarzeń, kronik i opowiadań. Jest to bardzo ludzka księga. Kiedy ją czytamy, możemy się z nią utożsamiać, choć żyjemy dwa czy trzy tysiące lat po opisanych wydarzeniach. Czytamy i myślimy. Mogę się do tego odnieść, rozumiem to, mam podobne doświadczenie. Biblia to nie zbiór reguł czy formuł filozoficznych. Wręcz przeciwnie, jest to zbiór opowiadań osobistych, rzeczywistych, przeżytych i opisanych przez prawdziwych ludzi, z którymi możemy się utożsamiać. Możemy powiedzieć, że biblijna prawda to więcej niż twierdzenia. Owszem, znajdują się w niej twierdzenia, ale ogółem jest ona czymś więcej niż twierdzeniem. Ponadto prawda ta jest osobista. Biblia to przystępna, osobista, ludzka księga. Małe wyjaśnienie. Kiedy mówię, że Biblia jest ludzką księgą, nie mam na myśli jej umniejszania. Nie kojarzcie tego z żadną wyższą krytyką. Mówię tylko, że została napisana przez rzeczywistych ludzi w celu przekazania czegoś istotnego i spełnia ten cel znakomicie. Niewątpliwie jednym z najbardziej śmiałych stwierdzeń na temat Biblii jest to, iż Jezus jest jej bohaterem. W Ewangelii Jana Jezus mówi badacie Pismo, studiujecie tę księgę, bo sądzicie, że macie w niej żywot wieczny, a cała ta księga jest o mnie. Historia biblijna ma cel. Wszystkie te opowiadania, proroctwa, sprawozdania dotyczą Jezusa. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy śmielszego oświadczenia niż zawarte w słowach Jezusa skierowanych do Filipa. Ja jestem drogą prawdą i życiem. Kiedy Jezus złożył to oświadczenie, miał na myśli to, że jest drogą do Boga. Mówi prawdę o Bogu i żyje życiem Bożym. Powiedział, że jest bramą do Boga. Powiedział też coś równie śmiałego. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak przeze mnie. Jezus albo mówił prawdę, albo był zupełnym szaleńcem. Kiedy ktoś mówi, że jest drogą, prawdą i życiem oraz że nikt nie przychodzi do Boga inaczej jak przez niego, to musi zdawać sobie sprawę, co mówi. To naprawdę odważne stwierdzenie. W osiemnastym rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Jezus stał przed Piłatem, ten zadał pytanie. Uczynił to z wielkim cynizmem, gotowy wydać Jezusa na śmierć, zapytał. Cóż jest prawdą? Na pewno pamiętacie te słowa. Jezus powiedział: Przyszedłem na świat, by dać świadectwo prawdzie. A wtedy Piłat z pogardą i z niecierpliwieniem rzucił retoryczne pytanie cóż to jest prawda?

Quid est veritas? Uzyskamy odpowiedź, est vir adest, co znaczy, jest nią Ten, który stoi przed Tobą. Piłat zrezygnowany i pozbawiony złudzeń zapytał pogardliwie, cóż to jest prawda? A w samych słowach jego pytania zawarta była odpowiedź, prawdą jest Ten, który stoi przed Tobą. Jest to ważny biblijny fakt. Nigdy o nim nie zapomnijcie. Prawda to nie koncepcja, idea, pomysł zrodzony z czyjejś wyobraźni. Według Pisma Świętego Jezus jest ucieleśnieniem prawdy, a przy tym jest człowiekiem. Kiedy mówimy, że Biblia nie jest jedynie prawdą twierdzeń, ale prawdą osobową z natury, mamy na myśli to, co powiedział Jezus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Prawda jest osobową rzeczywistością, a nie teorią. Jezus jest prawdą. W piątym rozdziale Ewangelii Jana Jezus powiedział: Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Jeśli mamy podsumować, czym jest Biblia, możemy powiedzieć, że jest to historia Jezusa wielka opowieść o Jezusie. Mówiliśmy o tym wczoraj. Stary Testament to podstawa nauki o Jezusie, przygotowanie na jego przyjście, aspiracje i oczekiwania z nim związane. Nowy Testament to przyjście Chrystusa, głoszenie Chrystusa, zastosowanie ofiary Chrystusa, wreszcie w Apokalipsie spełnienie zbawienia w Chrystusie. Cała biblijna narracja jest osnuta wokół postaci Jezusa. Jest taki niesamowity fragment w Nowym Testamencie. Przeczytajmy go. Jest to niezwykłe stwierdzenie apostoła Pawła, który był nawróconym Żydem. W trzecim rozdziale drugiego listu do Koryntian opisał doświadczenie swojego narodu, Żydów, którzy ku jego rozpaczy odrzucili żydowskiego mesjasza, własnego mesjasza. Podobnie jak Jezus wcześniej powiedział, nie rozumiecie własnej księgi, tak apostoł Paweł mówi: Wielu z was przegapiło waszego mesjasza. On przyszedł, był tu, został ukrzyżowany i odszedł. W rzeczowych i głębokich słowach Paweł w trzecim rozdziale drugiego listu do Koryntian, od wersetu 14, mówi. Lecz umysły ich otępiały. Ma na myśli swoich rodaków, a zwłaszcza żydowskich przywódców religijnych. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego, przy czytaniu Starego Przymierza, ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Pozwólcie, że to zilustruję. Paweł nawiązał do doświadczenia Mojżesza wracającego z góry Synaj. Jego twarz jaśniała taką chwałą, iż Izraelici nie mogli na niego patrzeć. Musiał przysłaniać twarz, gdyż ich oczy nie były w stanie znieść tego blasku. Paweł wykorzystuje to jako ilustrację, ponieważ Mojżesz jest autorem pierwszych pięciu ksiąg Biblii, a przypuszczalnie także księgi Hioba. Paweł mówi, że wielu przywódców religijnych w I wieku studiuje pisma Mojżesza, ale jak Mojżesz zakrywał swoją twarz, tak ich umysły są zakryte. We własnym Piśmie Świętym nie dostrzegają i nie rozpoznają tego, co jest tam najważniejsze. Przeczytajmy jeszcze raz ostatnią część wersetu 14. Paweł mówi, że ta zasłona zakrywająca umysły wielu religijnych Żydów w I wieku w Chrystusie zostaje usunięta. Innymi słowy, kiedy zaczniecie czytać Stary Testament tak, jak powinien być czytany pod kątem Jezusa jako centrum, Wokół którego wszystko jest osnute, to będzie tak, jakbyście zaczęli widzieć na nowo. Zasłona dosłownie opadnie. Jest taki jeden werset, jeden z najdziwniejszych w pismach Pawła. W liście do Galatów napisał on: Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo. Co za szalone zdanie. Umarłem dla prawa przez prawo? Wielu czytając to może uznać, że zdanie to nie ma sensu, ale ono ma sens. Po pierwsze, przez prawo Paweł rozumiał pisma Mojżesza, a nawet cały Stary Testament. Dla Żydów wszystkie te pisma były prawem. Paweł mówi niejako, przeczytałem na nowo tę księgę. Stary Testament, pisma Mojżesza, ale przeczytałem ją pod kątem Nowego Centrum. Przeczytałem ją skupiając się nie na mnie i moim posłuszeństwie, ani nawet na moim narodzie, ale na Mesjaszu, Chrystusie. Wróciłem do prawa i czytając je, umarłem dla starego sposobu czytania prawa, a wtedy zasłona opadła. Przeczytałem tę księgę w zupełnie nowy, wspaniały sposób. W drugim liście do Koryntian czytamy dalej. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza w synagogach. Zasłona leży na ich sercu, czyli umyśle. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Ta smutna historia trwa do dziś. Paweł mówi dalej, a Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański tam wolność. Musimy przyjąć proste ustalenie, by odpowiedzieć na pytanie czym jest Biblia. Zastawienie stołu prawdy musimy od czegoś zacząć. Ktoś może zapytać, skąd wiesz, że Biblia mówi prawdę? Jak tego dowiedziesz? Musimy od czegoś zacząć, a ponieważ mamy ograniczony czas, przyjmiemy Biblię na jej warunkach. Zapytamy, o czym jest właściwie ta księga? Jak zauważyliśmy, Biblia jest historią objawienia Boga w Chrystusie. Zatem nasuwa się pytanie, kim jest Bóg? Skoro Jezus miał śmiałość i pewność, by powiedzieć, ja jestem drogą, prawdą i życiem, drogą do Boga, prawdą o Bogu i Bożym życiem, to nasuwa się nam bardzo ważne pytanie, kim jest Bóg? O czym właściwie mówimy, mówiąc o Bogu? Kiedy powiem Wam hipopotam, pojawia się Wam w umyśle obraz. Oczywiście, wiecie jak wygląda hipopotam. Przed kilkoma laty mogłem sobie przypomnieć słowa hipopotam. Oczywiście mogłem zapytać kolegę, jak się nazywa to duże, szare zwierzę z wielkimi zębami, które pływa w rzekach w Afryce. Nasuwało mi się słowo nosorożec, ale wiedziałem, że powinien mieć róg na nosie. Jakiś styk w moim mózgu nie chciał się odblokować, a zdarza mi się, że jestem uparty. Właściwie zawsze jestem. Więc zamiast zapytać, postanowiłem sam sobie przypomnieć, co to jest. Nie żyrafa, nie nosorożec. Jak to się nazywa? Męczyłem się z tym, aż przypomniałem sobie dwa dni później. Siedziałem w pokoju z moimi kolegami i nagle wykrzyknąłem. Hipopotam! Koledzy popatrzyli na mnie zdumieni. Pomyśleli pewnie, wreszcie mamy dowód, że to wariat. Oto do czego zmierzam. Kiedy mówią do was hipopotam, macie w umyśle jego obraz. Kto widział dzikiego hipopotama? Ja też widziałem. A kiedy powiem nosorożec, też przywołuje to obraz w waszych głowach. Wiecie jak on wygląda. Gdzieliście dzikiego nosorożca? Możemy tak wymieniać dalej. Na przykład szkolny autobus. Od razu to widzicie w myślach. Ale kiedy mówię Bóg, jakiego rodzaju obraz przywołuje to słowo? Po pierwsze, jeśli przywołuje jakiś konkretny, zdefiniowany obraz, to niemal z pewnością obraz ten jest błędny. Mogę was o tym z góry zapewnić. Pamiętam, że przez długi czas miałem w umyśle obraz Boga namalowany przez kogoś na podstawie pewnych wskazówek w Starym Testamencie. Był to obraz starego mężczyzny. Oczywiście, przecież Bóg istnieje od dawna, więc musi być stary. Z krzaczastymi brwiami i długą siwą brodą, siedzącego na tronie, bardzo stoicko, patriarchalnie, sztywno. Tak wyobrażano sobie Boga. Nie zrozumcie mnie źle. Są pewne fragmenty w Starym Testamencie mówiące o Bogu jako sędziwym. Ale przy pewnej okazji, kiedy Bóg przemawiał do Mojżesza na szczycie góry, Powiedział mu wyraźnie, Mojżeszu, przypomnij o tym Izraelitom, że kiedy byłem na górze i kiedy przemawiałem do nich z nieba, nie widzieli żadnej postaci ani sylwetki. Nie mogą uczynić nic, co wygląda jak ja, bo nie widzieli, jak wyglądam. Słyszeli gromy, widzieli błyskawice i obłok, ale nie widzieli żadnej postaci. Najlepsze, co potrafili wymyślić, kiedy zaczęli się buntować, to złoty cielec. Oczywiście nie widzieli żadnego cielca na szczycie góry Synaj, ale mieli tak wyprane mózgi, iż myśleli po egipsku, że Bóg wygląda podobnie jak ziemskie istoty pies, żaba, krowa i tak Ale Bóg powiedział nie wiecie, jak wyglądam. Pewnego razu Jezus, mówiąc do przywódców religijnych, powiedział o Bogu Ojcu: Ani głosu jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci jego nie widzieliście. Kiedy mówią hipopotam, natychmiast macie obraz w głowie. Tak samo kiedy mówią nosorożec, autobus i tak dalej, ale kiedy mówimy o Bogu, mamy do czynienia z kimś, kogo nikt z nas nie zna. Na Ziemi żyje ponad 7 miliardów ludzi. Wyznają oni szereg różnych religii oraz sposobów rozumienia Boga i myślenia o nim. Zaryzykuję uproszczenie i zasugeruję Wam, że choć wydaje się, iż istnieje nieskończony szereg sposobów myślenia o Bogu, tak naprawdę można je wszystkie sprowadzić do trzech sposobów. Każdy, kto myśli o Bogu w swój szczególny, osobisty, uwarunkowany kulturowo i obarczony skrzywieniami sposób, należy do jednej z trzech zasadniczych kategorii. Ryzykując pewne uproszczenie, przedstawię Wam te trzy kategorie. Pierwsza kategoria to ateizm. Słowo to oznacza dokładnie to, co jego brzmienie w grece czy łacinie. Kiedy głoska A występuje przed greckim czy łacińskim rzeczownikiem, powstały rzeczownik oznacza negację rzeczownika wyjściowego. Zatem na przykład brak symetrii nazywamy asymetrią. Moja otwarta Biblia jest symetryczna. Kiedy ją zamknę, dwie części pasują do siebie. Ale ta bryła jest asymetryczna. Ten ekran jest symetryczny. Gdybyśmy złożyli go w połowie, dwie części pasowałyby do siebie. Ten obiekt moglibyśmy odwrócić tak, by był symetryczny. Rozumiecie już o czym mówię? Przedrostek A oznacza przeciwieństwo czy zaprzeczenie. Ateizm oznacza zaprzeczenie idei istnienia Boga. Od greckiego teos, Bóg. Ateizm możemy zastąpić wyrażeniem bez Boga albo nie ma Boga. Założenie ateizmu jest zasadniczo takie, że to co mówię tu dzisiaj i co mówiłem wczoraj jest zupełnie bezsensowne. To tylko żonglowanie słowami, bezużyteczne, brednie, mowa o niczym. Według ateisty równie dobrze mógłby mówić o wróżce, zębuszce, świętym Mikołaju, zajączku wielkanocnym itd. Tak Według ateistów nie istnieje żaden Bóg. W ateistycznym światopoglądzie wszechświat reprezentowany tu przez ten okrąg składa się z dwóch zasadniczych składników materii i energii. Wszystko, co istnieje, to materia i energia. Ta podłoga, moje buty, ten budynek oraz wy i ja. Wszystko jest pewnego rodzaju konfiguracją materii i energii. Gwiazdy, supernowe, orangutany, hipopotamy, ludzie, krzesła, domy to tylko uporządkowana materia i energia. W ateistycznym wszechświecie nie ma miejsca dla Boga. Ponieważ Bóg nie jest istotą materialną, jego istnienie jest wykluczone. Ateiści twierdzą, że nie ma Boga i nie jest on potrzebny. Taka jest ich zasadnicza koncepcja wszechświata jako wyłącznie materii i energii. Druga zasadnicza kategoria myślenia o Bogu to monizm. Słusznie kojarzycie tę nazwę ze słowem mono. Co to oznacza? Jeden. Monizm teologiczny zakłada, że Bóg i Wszechświat stanowią jedność, są jednym bytem. są jednym bytem. Systemy religijne, które bazują na tym założeniu, wyznają wiarę w Boga, który jest właściwie wszystkim. Choć dostrzegamy różnicę między osobami, ludźmi, a przedmiotami czy zwierzętami. Według monistów są to różnice pozorne, iluzoryczne. Według monizmu wielka prawda o wszechświecie jest taka, iż wszystko stanowi jedność, a świadomość tej jedności, czyli oświecenie, uzyskuje się przez rozmaite ceremonie, rytuały i medytacje. Trzeba wyzwolić umysł z myślenia, że istnieją jakieś różnice, bo prawda o rzeczywistości jest taka, iż wszystko jest jednością. W tych systemach religijnych celem jest intelektualne i duchowe zjednoczenie ze wszystkim, zwane oświeceniem. Na tym zasadniczo polega teologiczny monizm. Jednym z najpoważniejszych problemów związanych z takim monistycznym wierzeniem, i nie mówię tego, by osądzać czy twierdzić, że moja wiara jest lepsza niż wiara innych. Jest założenie, że osobiste poczucie tożsamości to tylko iluzja. To dość problematyczne, bo trzeba niemal podkopać swoją tożsamość i indywidualność, aby stać się częścią wielkiej jedności. To po prostu kolejny sposób myślenia o Bogu. Nie będziemy teraz dalej omawiać jego zalet i wad. Wreszcie trzecia i ostatnia kategoria sposobów myślenia o Bogu zwana teizmem. Zakłada ona, że Bóg stworzył wszechświat i jest od niego odrębny. Tak więc tu mamy Boga czy bogów. W politeizmie występuje więcej niż jeden Bóg. Bóg stworzył czy bogowie stworzyli wszechświat? Nie są wszechświatem, ale go stworzyli jako odrębny od nich. Podobnie jak rzemieślnik może zrobić stół. Nie jest stołem, ale zrobił czy zrobiła stół. W pewnym uproszczeniu możemy powiedzieć, że każdy system religijny, jaki znacie, islam, buddyzm, hinduizm, chrześcijaństwo, judaizm, taoizm, agnostycyzm, animizm, będzie pasował do jednej z tych trzech kategorii. Albo do pierwszej, Bóg nie istnieje, albo do drugiej, Bóg i wszechświat to jedno, albo do trzeciej, wszechświat został stworzony przez Boga czy bogów. Czy jest to dla Was zrozumiałe? To pomoże wam zrozumieć różne sposoby, jak ludzie postrzegają to, co nadprzyrodzone czy transcendentne. Którego z tych sposobów rozumowania naucza Biblia? Czy uczy, że nie ma Boga? Czy uczy, że Bóg i wszechświat to jedno? A może uczy, że Bóg stworzył wszechświat i jest odrębny od niego? Nic dziwnego, że Biblia zaczyna się słowami Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. W pierwszym zdaniu mamy wskazówkę, w którym kierunku będą podążać autorzy Biblii. Nie w kierunku nieistnienia Boga, bo Biblia nie miałaby sensu w takim kontekście. Nie w kierunku jedności Boga i wszechświata ale w kierunku założenia, że Bóg stworzył wszechświat i jest odrębny od niego. W ten sam sposób rzemieślnik robi stół, artysta maluje obraz czy wykonuje rzeźbę i jest odrębny od tego, co wytworzył. Wiedząc to, w ramach tego poglądu zadajmy pytanie, czym lub kim jest Bóg? Jeśli Bóg jest analogiczny do osoby, która robi stół, maluje obraz czy wykonuje rzeźbę, to wiemy, kim jest rzemieślnik czy artysta. Ale czym jest Bóg? Krótka odpowiedź brzmi: Nie mamy pojęcia. Nikt tego nie wie. Nie wiemy, czym Bóg jest w jego naturze. Ta niewiedza jest zrozumiała. Pozwólcie, że przedstawię słowa, których używają teolodzy i filozofowie opisujący Boga. Słowa te są dobrze zdefiniowane, ale w gruncie rzeczy maskują naszą niewiedzę o tym, o czym mówimy. Pierwsze słowo to wszechmocny, to znaczy mający wszelką moc. Kiedy czytamy Biblię, Koran czy inne święte księgi, wyłania się z nich obraz potęgi Boga. Musi on być naprawdę potężny, skoro utrzymuje w miejscu cały ogromny wszechświat, czy choćby według niektórych systemów religijnych zainicjował jego istnienie. Bóg jest wyraźnie mocniejszy niż Wy i ja. A nawet Stany Zjednoczone czy Chiny. Naprawdę mocny. Nie wiemy nawet jak bardzo. O jego mocy świadczą choćby rozmiary wszechświata. Czy zdarza się wam biwakować z dala od miasta? Właśnie niedawno spędziłem trzy tygodnie pod namiotem w górach. Widok gwiazd na nocnym niebie jest zdumiewający. W miastach i ich okolicach mamy do czynienia z zanieczyszczeniem nieba przez sztuczne światło, ale na pustkowiu w pogodną noc niebo jest usiane gwiazdami. Patrząc na nie uświadamiamy sobie, że jesteśmy mali, a wszechświat wielki. Choć widzimy tylko maleńki fragment wszechświata, Czujemy się bardzo bardzo, 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 bardzo mali. Inteligentni ludzie od wieków patrzyli na gwiazdy, słońce, księżyc i mówili sobie. Ktokolwiek to stworzył, musi być potężny. Więcej on jest wszechmocny. Wydaje się to sensowne, ale tak naprawdę nie mamy pojęcia, o czym mówimy. Drugie słowo jest trochę podobne. Wszechwiedzący. Bóg nie tylko musi być bardzo mocny, ale także musi bardzo dużo wiedzieć, aby wszystko poskładać w całość. W miarę jak nasza wiedza naukowa wzrasta, lepiej uświadamiamy sobie złożoność świata. Staje się dla nas oczywiste, że w skali makro wszechświata i mikro komórek i budowy materii, świat jest bardzo złożony. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeba było nie lada mądrości, by to wymyślić. Uświadamiamy sobie, że Bóg jest znacznie mądrzejszy od nas, więc nazywamy Go wszechwiedzącym, wiedzącym wszystko. Słowo wszechobecny jest dość oczywiste. Jeśli Bóg jest ponad stworzeniem i to On stworzył wszechświat, to nie może być ograniczony ani czasem, ani przestrzenią. On wykracza poza nasze pojęcie przestrzeni i czasu. To daje mu możliwość wszechobecności, nie tylko co do miejsca, ale i co do czasu. On może być wszędzie w przestrzeni i w każdym czasie. Ciekawa myśl. Kiedy Bóg rozmawiał z Mojżeszem, powiedział: Idź do faraona i powiedz, by wypuścił moje dzieci, mojego syna, mojego pierworodnego Izraela. Mojżesz zaprotestował i zapytał. Co mam mu powiedzieć, gdy zapyta, kto mnie posłał? Wtedy Bóg przedstawił się fascynującym tytułem Jestem. Użył czasu teraźniejszego, czasownika być. Bóg istnieje, a przez rozszerzenie zawsze istniał i zawsze będzie istniał. Co za niezwykły sposób zdefiniowania siebie, a jednocześnie bardzo trafny w przypadku Boga. Bóg wykracza poza czas i przestrzeń. A, żeby jakoś to nazwać, używamy słowa wszechobecny. Ja przez ostatnie 20 lat tkwię w tej 175-centymetrowej i 70-kilogramowej formie, uwięziony w niej. Nie zrozumcie mnie źle. Bardzo chcę tu być. Ale nie mogą być jednocześnie na Hawajach czy Indiach. Jestem tutaj dzisiaj ograniczony przestrzenią i czasem. Mówimy także, że Bóg jest wieczny, co oznacza, że nie miał początku ani nie będzie miał końca. Nikt z nas nie może tego powiedzieć o sobie. Ja miałem początek 16 sierpnia 1972 roku. Gdybym próbował myśleć o sobie w roku 1942, to nie mogę, bo mnie wtedy nie było. Miałem początek, określony czas i miejsce, w którym David Escherick przyszedł na świat. Myślę, że świat stał się dzięki temu nieco lepszy. Przynajmniej mój świat. Mam nadzieję, że podobnie myślicie o sobie. Zastanawiałem się niedawno nad tym, że kiedy oglądacie materiał filmowy, w którym ktoś ginie w wypadku czy w inny sposób, nigdy nie wyobrażacie sobie siebie jako osoby, która ginie, ale zawsze jako świadków tego zdarzenia. Nie potraficie sobie wyobrazić własnej śmierci. Widzicie siebie jako obserwatorów. Przecież nie mogliście umrzeć, bo zawsze umiera ktoś inny. Nigdy jeszcze nie zdarzyło się Wam umrzeć. Nie potraficie nawet sobie wyobrazić świata bez Was, bo nawet żeby go sobie wyobrazić, musicie istnieć. Prawdą jest, że istnieją tylko dwie pewne rzeczy w życiu. Śmierć i podatki. Przyszliście na świat i istniejecie. Odkąd sięgacie pamięcią? A kiedy zejdziecie ze świata, to według Biblii wasze myśli, emocje i marzenia po prostu przestaną istnieć. Jest to stan, którego nie możecie sobie wyobrazić, bo aby go sobie wyobrazić, musicie istnieć. Czy to ma sens? Ale z Bogiem jest inaczej. On nie miał początku i nie będzie miał końca. Istnieje zawsze, jest wieczny. Nikt z nas nie może się z tym utożsamić ani tego zrozumieć. Tak więc używamy słowa wieczny, ale nawet nie wiemy, co ono oznacza. To tak, jakbyśmy mieli do czynienia z patykiem, który nie ma końców. Spróbujcie to sobie wyobrazić. Wreszcie mówimy, że Bóg jest duchem. Jezus powiedział o tym w rozmowie z Samarytanką. Bóg jest duchem. Nikt z nas nie ma pojęcia, o czym mówimy, kiedy mówimy o duchu. Słowo to definiujemy wyłącznie przez to, czym duch nie jest. Jezus po zmartwychwstaniu ukazał się uczniom, a oni sądzili, że to duch. Wtedy polecił im, by go dotknęli i przekonali się, że jest materialną postacią. Duch nie ma ciała ani kości, jak my. Słowo duch oznacza w gruncie rzeczy niematerialny, nieuczyniony z materii. Ciekawe, że nie wiemy czym jest duch, wiemy tylko czym nie jest. Wszystko co mówimy o duchu jest wyrażone w formie negatywnej, przeczącej. Duch nie ma ciała ani kości. Duch nie ma fizycznego ciała. Przynajmniej nie jest z nim związany jak my. Duch nie jest materialny. Zatem w przypadku każdego z wymienionych słów wiemy, że coś przez nie wyrażamy i że jest to coś ważnego, ale nie jesteśmy pewni co opisujemy. Kiedy mówimy hipopotam, żyrafa czy człowiek, wiemy co opisujemy, ale kiedy zaczynamy mówić o Bogu w jego istotnej naturze, możemy jedynie wymyślić złożone słowa w przybliżeniu oddające nasze wyobrażenia. Musi on być bardzo mocny, bardzo potężny, wykraczający poza czas i przestrzeń, bez początku i końca i to wszystko co pojmujemy. Dlatego tytuł dzisiejszego wykładu nie brzmi Czym jest Bóg? Bo na takie pytanie musielibyśmy odpowiedzieć, nie wiem. Tytuł dzisiejszego wykładu brzmi: kim jest Bóg? A to już zupełnie inna kwestia. Pytanie: czym jest Bóg? dotyczy zasadniczej natury Boga, o której nie wiemy niemal zupełnie nic. Owszem, coś tam wiemy, ale nie jest to nawet czubek, czubka góry lodowej w kwestii tego, czym jest Bóg. Jednak pismo święte, ta księga, ma bardzo dużo do powiedzenia o tym, kim jest Bóg. Owszem, jest tu napisane trochę także o tym, czym jest Bóg, ale ta wiedza jest przysłonięta, wręcz ukryta z konieczności, bo brakuje nam słów i rozumu, by ją pojąć. Ale kim jest Bóg, to zupełnie inna kwestia. Jakiego rodzaju osobą on jest? Biblia objawia go na wiele sposobów. Nie przeczytamy wszystkich fragmentów, które tego dotyczą, ale przytoczę tylko kilka z nich. Biblia objawia Boga jako Stwórcę wszelkich dobrych rzeczy. Już na początku czytamy, że Bóg stworzył niebo i ziemię, zatem jest On Stwórcą. Biblia objawia Boga jako standard wszelkiego dobra. On mówi bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Ciekawe jest znaczenie tego słowa. Większość z nas nadaje temu słowu wyraźną religijną konotację. W naszych wyobrażeniach mamy zakorzeniony religijny obraz świętości. W praktyce słowo święty znaczy po prostu inny, odmienny. Zatem kiedy Bóg mówi jestem święty, to nie składa żadnej religijnej deklaracji. Nam słowo to kojarzy się z religijną postacią ubraną w religijne szaty. Inaczej wyobrażają sobie świętych katolicy, inaczej prawosławni, a jeszcze inaczej ewangelicy czy adwentyści. Ale słowo święty w Biblii zasadniczo znaczy inny. Bóg mówi: Ja jestem święty, jestem inny. Oznacza to, że On jest inny od świata i sposobu funkcjonowania świata. Bóg mówi: Ja jestem święty, więc wy też bądźcie świętymi. Ja jestem standardem wszelkiego dobra. Wracając do niezwykłego doświadczenia Mojżesza na szczycie góry, widzimy, że Mojżesz zapytał Boga: Kim jesteś? Jaki jesteś? Mówiąc o sobie, Bóg powiedział: Jestem miłosierny, miłosierny, przebaczający. On nie chowa urazy. Biblia mówi także o Bogu jako tym, który ratuje swoje stworzenie. Wspomnieliśmy wczoraj, że nawet jeśli jesteście ateistami czy agnostykami, albo ludźmi, którzy nie są pewni co do religii, nawet jeśli nie wierzycie w historię biblijną, musicie ją docenić dla jej estetycznego piękna. Jest to wspaniała, piękna opowieść. Stwórca stwarza swoje stworzenie, tchnie w nie swoje tchnienie, daje mu zdolność myślenia, odczuwania, ufania, marzenia, działania, a kiedy to stworzenie buntuje się przeciwko Stwórcy, on zamiast się z nim rozprawić, wyrusza na zupełnie inną wojnę. Wydaje samego siebie stworzeniu, zniża się do jego poziomu, upakarza się przed nim, a kiedy stworzenie odbiera życie stwórcy, on zmartwychwstaje i odradza stworzenie, przyjmuje je na nowo. To wspaniała, niezwykła historia miłosna. Nawet jeśli ktoś twierdzi, że w nią nie wierzy, trudno znaleźć kogoś, kto szczerze przyzna, że nie jest to piękna historia. Dlatego mówimy, że Bóg jest Zbawicielem. Podsumowując, możemy zapytać, kim jest Bóg? I zupełnie stosownie odpowiedzieć, że Bóg jest Stwórcą, jest święty, miłosierny i jest Zbawicielem. Jednak fragmentem pisma świętego, który najtrafniej definiuje i objawia wielką tajemnicę tego, kim jest Bóg, jest krótkie, trzywyrazowe wyrażenie z pierwszego listu Jana. Apostoł Jan napisał: Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Co takiego? Bóg jest miłością. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy jak dzieci podchodzące do drzwi, i zaglądające przez dziurkę od klucza, by zobaczyć Boga. Nie możemy zobaczyć wszystkiego, co jest w pokoju. Nie wiemy, czym jest Bóg, nie mamy pojęcia o Jego wszechmocy, wszechobecności, wieczności itd. Jan wskazuje nam dziurkę od klucza, do której możemy się schylić i zajrzeć na drugą stronę. Jan, zachowując ekwiwalencję gramatyczną i teologiczną, mówi: Chcecie wiedzieć, kim jest Bóg? On jest nie tylko miłujący, co byłoby zachowaniem albo cechą. Co mówi? Bóg jest miłością. Pozwólcie, że zatrzymam się na chwilę i powiem. Jeśli to jest prawdą, a wierzę całym sercem, że jest, to nie możecie sobie wyobrazić lepszej, dobrej nowiny niż ta. Nie możecie. Wyobraźcie sobie najlepszą możliwą dobrą nowinę. Cokolwiek. Puśćcie wodze fantazji. Ktoś powie idę do bankomatu wypłacam pieniądze a na pokwitowaniu widzę siedmiocyfrową liczbę wyrażającą stan konta. To byłaby dobra nowina, gdyby nagle okazało się, że jesteście milionerami albo jeszcze lepiej miliarderami. Taka nowina z pewnością byłaby dla mnie dobra. Byłbym szczęśliwy. Na pewno zaprosiłbym was wszystkich na dobrą kolację, obiecuję. Jednak nawet tak dobra nowina, podobnie jak każda inna dobra nowina, nie może nawet zacząć się równać z nowiną, że istnieje Bóg, który nas stworzył i który w głębi swojej istoty, natury i charakteru jest miłością. Jest to najlepsza z możliwych dobra nowina. Pozwólcie, że zadam Wam pytanie. Dość podchwytliwe. Ale liczę na Waszą inteligencję. Czy dobrą nowiną jest to, że istnieje Bóg? Kto to powiedział? Słyszała pani, jak mówiłem o tym? Oszustka. Wszyscy pozostali. Zapytam was jeszcze raz: czy to, że istnieje Bóg jest dobrą nowiną? Większość z was bez zastanowienia odpowiada twierdząco, ale odpowiedź brzmi: niekoniecznie. Pozwólcie, że zadam wam kolejne pytanie. Być może on rozjaśni kwestię. Czy to, że istnieje mąż, jest dobrą nowiną? Ktoś odpowiedział nie. No dobrze, doradca rodziny będzie czekał na panią po wykładzie. Co za nieznośna grupa? Czy nie jesteście czasami z Maryland? Pytam jeszcze raz, poważnie, czy to, że istnieje mąż, jest dobrą nowiną? Owszem, może to być dobrą nowiną. To zależy jakiego rodzaju mąż. Nikt nie pyta samotnej kobiety, chce pani męża? Tak, może być. Żadna kobieta nie odpowie na takie pytanie. O tak, niech będzie byle jaki mąż, byle był. Chcecie wiedzieć, jaki to mąż? Co z niego za człowiek? Kim jest? Kiedy pytam, czy to, że istnieje Bóg, jest dobrą nowiną, waszą naturalną skłonnością jest odpowiedzieć twierdząco, bo dobrze myślicie o Bogu. Ale zaręczam Wam, że jestem w stanie pomyśleć o wielu Bogach, co do których jestem szczęśliwy, że nie istnieją. W zasadzie mogę powiedzieć, że wolałbym być ateistą w przypadku wszystkich bogów, którzy przychodzą mi na myśl z wyjątkiem jednego. Zatem niekoniecznie dobrą nowiną jest to, że istnieje Bóg. Liczy się to, jaki on jest. O jakim Bogu mówimy? Jeśli prawdą jest to, co napisał apostoł Jan, jeśli zajrzymy przez tę dziurkę od klucza i przekonamy się, że podoba nam się to, co zobaczyliśmy, że Bóg jest miłością, to zmienia postać rzeczy. Zwróćcie uwagę, że Jan nie mówi, iż Bóg jest jedynie miłujący. Miłujący to przymiotnik opisujący postępowanie. Ja mogę być miłujący. Możecie zapytać moją żonę, a ona przyzna, że David potrafi być miłujący. Jednak z pewnością nie powie, David jest miłością. Jest w tym gramatyczno-teologiczna równowaga, która daje nam wgląd w absolutnie zdumiewający obraz Boga. Próżno szukalibyście w Biblii wyrażenia Bóg jest mocą. Nie znajdziecie też wersetu, który mówiłby, że Bóg jest potęgą. Nie ma nawet mowy o tym, że Bóg jest łaską czy miłosierdziem. Oczywiście znajdziecie fragmenty, które mówią, że Bóg jest łaskawy, miłosierny, mocny, potężny. Jednak w stwierdzeniu Bóg jest miłością występuje ekwiwalencja. Bóg jest właśnie tym, tą miłością. Tym właśnie jest Bóg w swojej naturze i charakterze. Niesamowite jest to, że te słowa rozwijają przed nami obraz tego, o czym mówimy, kiedy mówimy o Bogu. I to nawet jeśli nie rozumiemy w pełni znaczenia takich słów jak wszechmocny, wszechobecny itd. Kiedy Jezus stał przed Piłatem, a ten z rezygnacją i irytacją powiedział, cóż to jest prawda? A jeśli to Jezus jest prawdą, co jeśli prawdą są jego słowa? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem prawdą o Bogu, żyję życiem Boga i jestem drogą do Boga. Jezus złożył najśmielszą deklarację w dziejach, iż jest uosobieniem, inkarnacją, ucieleśnieniem tego, kim i czym jest Bóg. Powiem Wam, że jeśli Bóg jest jak Jezus, to jest to naprawdę dobra nowina. Skąd to wiem? Przeczytałem tę historię. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Przeczytałem o kimś, kto uzdrawiał, nauczał, okazywał dobroć, łaskawość, przebaczenie, zasady, nieprzekupność, niezależność, bezkompromisowość. Z szacunkiem odnosił się nawet do nierządnic. Nie irytowała go obecność i zachowanie dzieci. Jeśli taki jest Bóg, taki jest obraz Jezusa ukazany przez Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, to jest to niezwykle dobra nowina. Nie jesteście w stanie wymyślić lepszej. Bóg nie jest zdefiniowany przede wszystkim przez Jego moc czy siłę. Jego siła nie leży w Jego potędze. Nie tyle w Jego naturze, ile w Jego charakterze. Nie w tym, czym jest. Ale kim jest? Dlatego pismo mówi, Bóg jest miłością. Ta najważniejsza prawda o naturze i charakterze Boga jest pierwszą i najważniejszą częścią prawdy, którą umieścimy na stoliku prawdy. Weźmiemy ją i umieścimy w samym środku. Bóg jest miłością. Odkryjemy potem, że każda inna prawda, którą dodamy do stolika prawdy, będzie oceniana przez tę prawdę. Wszystkie twierdzenia i wierzenia o Bogu będziemy badać i analizować i oceniać według dwóch kryteriów. Po pierwsze, czy są wyraźnie biblijne, czy naucza ich Pismo Święte. To pierwszy standard, z który wcześniej umówiliśmy, a drugim standardem będzie to, czy to twierdzenie jest zgodne z faktem, że Bóg jest miłością. Jeżeli to twierdzenie nie będzie zgodne z Pismem Świętym i prawdą o Bogu, że jest miłością, to nie trafi na stolik. Trafi do kosza z fałszywymi twierdzeniami o Bogu. Jeśli przyniesiemy na stolik coś, co brzmi prawdopodobnie i rozsądnie i porównamy to z ową centralną, normatywną i niepodważalną prawdą, a w wyniku porównania zauważymy rozbieżności między nimi, to ta centralna prawda nigdy nie zostanie usunięta ze stolika. Nigdy nie zostanie zastąpiona innym obrazem tego, kim lub czym jest Bóg. Jest ona normatywna, to znaczy jest standardem, według którego należy badać każdy inny element prawdy o Bogu. Jest niepodważalna, nigdy nie zostanie usunięta. Apostoł Jan mówi coś nie tylko o charakterze Boga, ale także o Jego naturze. Jeśli porównamy trzy sposoby myślenia o Bogu, nie ma Boga, Bóg i wszechświat to jedno, Bóg stworzył wszechświat, to jeżeli Bóg stworzył wszechświat i jest wieczny, znaczy, że istniał przed wszystkim. Dlatego każde twierdzenie o Bogu będzie twierdzeniem o absolutnej rzeczywistości. Skoro pismo mówi, że Bóg jest miłością, to żaden inny pogląd nie może podważać tej prawdy. Czy to jest zrozumiałe? Przystępując do tworzenia stolika prawdy i zadając pytanie, kim jest Bóg? Nigdy nie możemy odrzucić prawdy, że Bóg jest miłością, a Jezus przyszedłby to pokazać. W Ewangelii Jana Jezus mówi: "Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich." Według tych słów, tym sednem miłości, tym co czyni miłość miłością jest to, że skupia się ona na innych, prowadzi do ofiarowania siebie. To będzie dla nas bardzo ważne w jutrzejszym wykładzie, w którym spróbujemy rozstrzygnąć, kto ma rację, Jezus czy Darwin. Jezus wyraża tu pogląd, że miłość jest stawianiem innych wyżej niż samego siebie. Miłość stawia innych na pierwszym miejscu. Nie ma większej miłości niż oddać życie za przyjaciół. Jeśli przyjmiemy tę zasadniczą definicję miłości, iż jest ona stawianiem innych na pierwszym miejscu, a potem porównamy ją z faktem, że Bóg jest miłością, powie nam to, że Bóg nie dba przede wszystkim o siebie swoje potrzeby, pragnienia, nadzieje, dążenia, ambicje. Bóg jest przedstawiony w piśmie jako troszczący się o innych. W słynnym hymnie o miłości apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w trzynastym rozdziale podkreśla jej fascynującą cechę, mówiąc: Miłość nie szuka swego. To znaczy, że miłość nie szuka własnych interesów, własnych nadziei, własnych marzeń, własnych pragnień. Nie myśli ja więcej, moje. Paweł i Jezus mówią, że miłość to dawanie. Miłość to nie egoizm, ale troska o innych. Miłość to wielka idea i zasada, która każe stawiać na pierwszym miejscu nie własne ego, ale innych. A pismo mówi, o tak, taki właśnie jest Bóg. Bóg jest najwyższym wyrazem zasady życia dla innych i stawiania innych ponad sobą. Skąd to wiemy? Widzimy to ucieleśnione w życiu Jezusa. Wróćmy do pytania. Czy to, że istnieje Bóg, jest dobrą nowiną? Może tak, może nie. Ale czy dobrą nowiną jest to, że Bóg jest jak Jezus? To jest zdumiewająco dobrą nowiną. Kiedy czytamy Mateusza, Marka, Jana Łukasza, widzimy Jezusa, tę postać konsekwentnie nieodmiennie oddającą siebie dla innych. I to do tego stopnia, że każda z Ewangelii kulminuje się śmiercią Jezusa na krzyżu. Nie za jego grzechy, bunt czy upadek, ale za innych. W śmierci Jezusa na krzyżu, jeśli możemy wierzyć w Pismu Świętemu, a sądzę, że możemy, mamy wierny obraz tego, kim jest Bóg. Będziemy o tym mówić następnym razem. Bóg jest najpotężniejszą istotą we wszechświecie w kategoriach jego natury i charakteru. Jednocześnie zaś, co do charakteru, jest on najpokorniejszą istotą we wszechświecie. Zapamiętajmy to. Najpotężniejszy jest najpokorniejszy. Najłaskawszy, najbardziej wyrozumiały. Najuprzejmiejszy, najbardziej wybaczający. I to jest naprawdę, naprawdę dobra nowina. I to jest odpowiedź na pytanie, kim jest Bóg.